Montaż naściennego systemu przesuwnego. Przesuwać zamiast otwierać. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach, gdzie brakuje miejsca na tradycyjnie otwierane skrzydła. System przesuwny naścienny to prosty sposób na montaż drzwi, który nie wymaga remontu. Wystarczy zawiesić specjalną szynę, karnisz maskujący i gotowe. Ten film przedstawia czynności, jakie należy wykonać już po zamontowaniu obudowy muru. Aby dowiedzieć się, jak zamontować obudowę muru, należy obejrzeć film Montaż ościeżnicy regulowanej, pomijając etap montażu zawiasów, które nie występują w systemie przesuwnym. Do zamontowania systemu przesuwnego potrzebne są dwie rozpórki, wiertarka, wkrętarka, kliny, podkładki, młotek, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, kluczyk, nożyk do cięcia, pianka montażowa, silikon, poziomica krótka, poziomica długa. Przed montażem drzwi należy przygotować odpowiednie podłoże, które zapobiegnie uszkodzeniom. Pracę rozpoczynamy od rozpakowania zestawu. Uwaga! Paczki nie należy otwierać nożem z uwagi na możliwość uszkodzenia produktu. Po otwarciu należy przeczytać instrukcję montażu. Wyjmujemy zestaw przesuwny z paczki. Uwaga! Dla karnisza o długości 1900 mm i mniej w skład zestawu wchodzi 1 sztuka szyny jezdnej i 1 sztuka kątownika. W przypadku szerszych karniszy kątowniki i szyny muszą być łączone. W zestawie znajdziemy też śruby, wkręty, kołki rozporowe, uchwyty do zawieszenia skrzydła i prowadnik pod skrzydło. Odmierzamy szynę i ucinamy ją na wymiar karnisza. Przykładamy kątownik montażowy do szyny, tak aby otwory pod śruby się pokrywały i odmierzamy kątownik do odcięcia. Z każdej strony szyna powinna wystawać poza kątownik o 76 mm. Następnie odcinamy nadmiar kątownika. Skręcamy elementy w kilku miejscach. Uwaga! Łączenie obu elementów docelowo powinno występować w wyfrezowanych w karniszu przestrzeniach. Zmontowany zestaw przykładamy węższą ścianką do muru, bazując od spodu bezpośrednio na opasce kątowej obudowy muru i zaznaczamy w 8-10 miejscach otwory do wywiercenia pod wkręty z kołkami rozporowymi. Po wywierceniu otworów montujemy kątownik do ściany za pomocą wkrętów. Odmierzamy wysokość odbojnicy i w razie potrzeby ucinamy na wymiar. Rozpakowujemy skrzydło drzwi. Montujemy uchwyty do zawieszenia drzwi do szyny jezdnej. Odmierzamy po 120 mm od brzegów skrzydła. Uchwyty należy umocować tak, aby po zawieszeniu wycięcia znajdowały się od strony ościeżnicy. Uwaga! Zaleca się, aby przed przykręceniem uchwytów nawiercić wcześniej otwory odpowiednim wiertłem, zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu. Wkręcamy śruby w mechanizmy, nie dokręcając ich do końca. Wieszamy skrzydło na śrubach. Ustawiamy odpowiednią wysokość zawieszenia skrzydła i pion, wkręcając lub wykręcając śruby. Po optymalnym ustawieniu kontrujemy śruby, dociągając nakrętki. Regulujemy odległość szyny jezdnej od ściany w zależności od tego, czy jest montowana obudowa muru oraz czy skrzydło ma wystające ramki przyszybowe. Luzujemy nakrętki na śrubach łączących kątownik z szyną, ustawiamy położenie i dokręcamy nakrętki. Ustawiamy pierwszy hamulec umieszczony w szynie. Montujemy pod skrzydło prowadnik, który odpowiada za prawidłowe prowadzenie drzwi. Do montażu wykorzystujemy wkręty znajdujące się w zestawie. Ustawiamy drugi hamulec umieszczony w szynie. Montujemy wcześniej dociętą odbojnicę. Nakładamy karnisz i za pomocą dołączonych wkrętów do drewna przykręcamy go od spodu szyny jezdnej w co najmniej 4 miejscach. Na koniec montujemy listwę zaślepiającą odbojnicę.